Halo, halo, tu adwokaci diabłów. Jesteśmy w trakcie dość spokojnego czasu w angielskiej piłce. Manchester United rozegrał zaledwie jedno spotkanie z Wigan, lecz dzieje się sporo, jeśli chodzi o transfery, a konkretnie o odejścia z klubu. Ale zanim to, zapraszam Was do subskrypcji, bo w momencie, kiedy to nagrywamy, mamy 998 subskrypcji, więc zostały tylko dwie do tysiąca. No i trochę nas zaskoczyliście, bo w ostatnim czasie zaczęły przebywać te subskrypcje bardzo, bardzo gwałtownie. Nie mamy jeszcze przygotowanego specjalna na 1000 subów, ale coś wymyślimy. Ale pora wrócić do tego, co działo się na boisku, a na boisku Manchester United mierzył się. Z Wigan, czyli z drużyną z League One, dwa poziomy rozgrywkowe różnicy, pewne zwycięstwo 2 do 0. XG wykreowane na poziomie 4. U nas chyba relacja z tego meczu była zatytułowana jako festiwal niewykorzystanych okazji, czy, czy zmarnowanych sytuacji. No i tak trochę ten mecz wyglądał. Łukasz, nie przedstawiłem się. Jest ze mną dzisiaj Łukasz Pośpiech. Cześć. Hej, cześć, cześć. No i jakie są takie twoje pierwsze wnioski po tym, co się wydarzyło w Pucharze Anglii? Wiem, że ciężko jest wnioskować po akurat tym spotkaniu, no bo to nieporównywalnie słaby do Manchesteru United rywal, no ale coś na pewno się da z tego wyjąć. No ja myślę, że moja opinia będzie dzielona z rzeszą fanów Manchesteru United. Jestem strasznie zawiedziony tym meczem, Yy, nie żebym miał jakieś super wysokie oczekiwania względem jego przed pierwszym gwizdkiem, ale to jak on się potoczył, po prostu zawiodło mnie na całej linii, bo przewidywałem generalnie dwa scenariusze, i myślałem, że no, któryś z, ich się, z nich się ziści. Pierwszy to był, że ten hak będzie chciał pokazać, że rozumie swój zespół, wystawi faktycznie moc, mocną jedenastkę, do czego przyz, przyzwyczaił nas też w poprzednim sezonie dając takie sygnały, że te mecze pucharowe nie są ignorowane, że nie będziemy grać tam juniorami. A drugi scenariusz zakładałem, że może być taki, że ulegnie szkoleniowiec Manchesteru United presji i wystawi faktycznie młodych. W pierwszym scenariuszu, przy grze takich naprawdę ogranych zawodników, zakładałem, że to będzie istna dominacja, festiwal bramek, że zobaczymy hat-tricka Hojlunda i hat-trick asyst Bruno. No a w tym drugim scenariuszu zakładałem, że może to być faktycznie takie wyszarpane zwycięstwo. A okazało się, że wyszedł mocny skład, a i tak zwycięstwo trzeba było mimo wszystko szarpać, bo no ponownie zobaczyliśmy w ataku, braki. W zasadzie już nawet nie wiem czego. Czy to jest skuteczność, czy to jest pomysłowość, czy to jest y, jakakolwiek werwa do gry. Yy, nie wiem. Jak, jakie ty masz opinie na temat tego meczu w zasadzie? Mi się wydaje, że chyba jednak, chyba jednak skuteczność, no bo Manchester United wykreował XG na poziomie czterech. Erasmus Hohlund spokojnie mógł mieć hatryka. Nie chcę na razie Duńczyka grillować, no ale tak to dzisiaj wyglądało, że Rasmus Hohlund miał wiele sytuacji, których raz po raz nie wykorzystywał, a poza tym niektóre sytuacje zabierał mu Scott McTominay, Więc to była dość taka ciekawa mieszanka, jakbyśmy mieli dwóch napastników na boisku, którzy nie do końca umieją ze sobą współpracować i zabierają sobie nawzajem piłki. No ale jeśli chodzi o to całe spotkanie, no to ja jakoś strasznie krytyczny nie jestem. No jednak Manchester United to spotkanie kontrolował. E, poza tym jednym wybrykiem e, Wigan, czyli stratą Kobiego Mainu i taką sytuacją sam na sam z Onaną, które, którą Onana świetnie wybronił, e, trzeba mu to przyznać, że uratował zespół i to jeszcze było przystanie 0 do 0, więc e, no, kluczowa interwencja, e, bo powiedzmy sobie szczerze, no Manchester United w takich sytuacjach, kiedy traci bramkę pierwszy w spotkaniu, w którym nie powinien, no to mógłby mieć lekkie kłopoty mentalne, chociaż straty też w tym sezonie odrabiał. No, ale powiem szczerze, że jeśli chodzi o taką dominację, to jestem jeszcze w miarę spokojny, gorzej, jeśli chodzi o to wykorzystywanie sytuacji, bo to mnie gdzieś tam kuje bardzo mocno, bo jest chociażby Arsenal, który ma ten problem taki sam. No, i ciężko jest go rozwiązać w jakiś taki kolektywny sposób. Szczerze mówiąc, to pojedynczy piłkarze muszą znowu zacząć strzelać bramki. Markus Rashford musi zacząć znowu strzelać bramki. No, ale no to Wigan no, nie poszalało sobie, chociaż tam XG miało chyba na poziomie jednego. No, ale fajnie by było, jakby w tej pierwszej połowie już było około 3 do 0. No, tylko pamiętajmy, jaki to jest rywal. To jest drużyna, która nawet w tym ładnie nie radzi sobie za dobrze. Oni są chyba na 17 pozycji i. No, pewnym krokiem zmierzają ku walce o spadek do League Two, które już jakby, no umówmy się, jest niewiele wyżej niż amatorski sport w Anglii. Ja uważam, że dominacja w takim meczu to jest no nawet nie oczekiwania, no to jest po prostu minimum, które powinni spełnić piłkarze, którzy zarabiają, podejrzewam. No z 30 razy więcej niż ich odpowiednicy na boisku. I no jakby nie znałem żadnego piłkarza Wigan w tym meczu. Jeden się nazywał Show. Tak, to zwróciłem uwagę. To kojarzę, kojarzę to nazwisko. <laughs> tak, e, tak. Aczkolwiek e, do ten hagan no oprócz może tego, że nie zmieniał zawodników, że zmiany pojawiły się strasznie późno i że nie dał szansy tym, którym miałem nadzieję, że da szansę. To chciałbym go chyba nawet pochwalić za ten mecz, a przynajmniej za to, jak wyglądał on w początkowych fazach, bo też już rozmawialiśmy jeszcze przed nagrywkami, trochę wcześniej. Odświeżyłem sobie to, co mówiliśmy o Eriku, zanim w ogóle objął posadę w Manchesterze United. Sprawdziłem to jest tekst z 22 kwietnia 2002 roku, kiedy analizowali... 2002? Tak, 2022, sorry, wtedy to były złote czasy. Kiedy analizowaliśmy tak taktycznie grę Ajaxu za złotych i za troszkę gorszych czasów pod Ten Hagiem. No i tam czytaliśmy przeróżne analizy. Najlepsza była autorstwa Diatletik. Które postanowiłem sobie odnieść po prostu do wczorajszego meczu, no bo uznałem, że no nie ma lepszego papierka lakmusowego niż piłkarze z trzeciej ligi, którzy, na których można było po prostu sprawdzić taktyczne rozwiązania. I powiem zupełnie szczerze, ja tych podobieństw do tego, jak grał Ajax w 2017- w 2019 roku, widzę bardzo dużo. I teraz pytanie: Czy problemem nie jest po prostu atak, który tego przygotowania taktycznego nie jest w stanie zrozumieć? Bo e, gdybyśmy mieli odnosić grę Manchester United w tym wczorajszym meczu do tego, jak Ajax grał na przykład z Realem Madrid, no to e, Kobe Mainu jest po prostu reinkarnacją e, Frankiego de Jonga i e, mnie, akurat Mainu, wczoraj zachwycił nie bez przyczyny został wybrany zawodnikiem spotkania. Chyba nie przez FA, tylko przez y, klub. Ale mimo wszystko poziom jakby takiej dorosłości w podejmowaniu decyzji i asekuracji kolegów, y, czy to Rafaela Varana, który wczoraj nie mam pojęcia czemu postanowił, że w pressingu będzie wychodził wyżej niż Hojlund momentami. Y, czy to Arona Łambisaki, czy to y, Scott'a Mactomine'a, który wczoraj, no podejrzewam, że mógł, przez wielu będzie nazwany najgorszym zawodnikiem na boisku, Manchester United. Y, no to, to są te same mechanizmy, czyli mainu skanujący tak naprawdę środek pola, schodzący za plecy werana, który wychodzi do przodu, i cały czas będący no, taką szóstką, której w Manchesterze trochę brakuje od odejścia. Maticia, czyli taką, która po prostu zostaje z tyłu i rozumie to, że moment nie może skończyć się tym, albo jakiegoś takiego hura optymizmu w ofensywie, może skończyć się tym, że pójdzie szybka kontra i po prostu zespół wyłapie na zęby głupiego gola od słabego rywala. Tak samo taką typową ajaxowością w meczu wykazał się Aaron Mambisaka, który. Gdyby nie to, że Dalot strzelił gola, to powiedziałbym, że był no, lepszym zawodnikiem z pary bocznych obrońców w tym meczu, bo yy, specjalnie skupiałem się na tym zawodniku i świetnie spisywał się w takich taktycznych założeniach, mających na celu odciążenie kolegów. Może ten Aaron Wampisaka nie był przy piłce w każdej akcji, chociaż i tak zaliczył strasznie dużo kontaktów z piłką, więcej niż Scott McTominay. Yy, to robił miejsce zarówno garnaczo kobiem, Kobiemu mainu, ale też dalotowi, bo bywały momenty, w których Aronman Bisaka zapuszczał się wręcz na drugą stronę boiska i po prostu wchodził w małą grę z Rashfordem i z Dalotem, kiedy jeszcze Dalot był na lewej obronie i tutaj porównania do Nikoli Taliafico czy do Mazrauiego. No, nasuwają się po prostu od razu, bo to właśnie oni byli tymi motorami napędowymi w zespole. Ten Haga który lubił robić zamieszanie przy linii bocznej i który skupiał bardzo dużo zawodników w jednym miejscu, po to, żeby łatwiej im było wejść w małą grę, ale też po prostu zdominować rywali no, takim nawałem piłkarzy obecnych w konkretnej akcji. I co śmieszne. Scott McTominay chyba też dostał typowo Ajaxowe yy, wytyczne. Mam wrażenie, że próbował być nowym Donem Van de Beekiem z czasów świętności albo yy, Ryanem Hravenbergiem z, z czasów sprzed transferu. Yy, bo próbował tych takich agresywnych wejść w pole karne, z których znany był Ajax. To takie drugie tempo, tylko że Scott McTominay w tym meczu po prostu przeszkadzał. Ja nie mam pojęcia, co z tym chłopem jest nie tak, bo stoi w miejscu i rusza do piłki, która w ogóle nie idzie do niego. I ja myślę, że on tym występem udowodnił, że to jest człowiek do sprzedania. Ja go bardzo długo broniłem, uważałem, że jego gole jakoś tam wynagradzają jakiekolwiek wtopy ale no w momencie, w którym on przeszkadza w ofensywie, no to po co taki ktoś jest, skoro Mainu musi go pilnować, żeby nie było straty, Mainu musi stać za nim, żeby zgarniać piłki jako pivot, a do tego wszystkiego jeszcze McTominay no bruździ w ataku. No może powinniśmy go przestawić na środek ataku. No, ale czy ja wiem, czy on potrafi zachowywać się jak dziewiątka? Wszystkie te bramki, które on zdobywał, no to Padały albo po stałych fragmentach gry, gdzie stał po prostu, albo po takich sytuacjach jak te, które mogliśmy obserwować wczoraj, kiedy on po prostu wpadał jak wóz z węglem w pole karne i gdzieś tam coś się odbiło, gdzieś tam coś dobrze przyjął i udało mu się to wpakować. Ja nie wiem, czy to jest zawodnik, który byłby w stanie na poziomie nawet Marsjala schodzić do rozegrania i ustawiać się, a tym bardziej urywać się obrońcom. Nie, no nie widzę tego. Nie, ja nie uważam. Ja nie uważam, że on by był w stanie jakoś urywać się obrońcą Ale byłby takim punktem na napadzie Grałby sobie tyłem do bramki Był w stanie strzelić jednego czy dwa gole No i zresztą myślę, że byłby skuteczniejszy niż, Mar niż Rasmus Hojlund no, Ciężko nie być skuteczniejszym niż Rasmus no właśnie, właśnie. Ale też chciałem go pochwalić Mimo wszystko Hojlunda za no przynajmniej tą pierwszą połowę bo bardzo. Nie, no, co ty mówisz w ogóle? Ale nie, poczekaj, bo ty... <laughs> Ja wiem, że to jest kontrowersyjna opinia, bo faktycznie. Bardzo. No, w wykończeniu yy, wołał o pomstę do nieba, yy, aczkolwiek podobał mi się w, w tym, jak pracował podczas rozegrania, yy, jak schodził do Bruno praktycznie, żeby odebrać piłkę i przyjąć ją z obrońcą na plecach, i nie, nie tracił wtedy piłki. Co też jest dosyć istotne w jego kontekście. I też podobało mi się, jak pracował w pressingu na skrzydłach, bo garnacho i Rashford mm, też trochę w ten hagowskim stylu byli przyspawani do linii bocznych, przynajmniej przez taką lwią część gry. I faktycznie Hojlund no, był takim. Człowiekiem, który, to jest to samo co ja powiedziałem w kontekście Aronu no Wampisaki, zbiegał do linii i robił dużo szumu, no wywierając presję po prostu na rywalach i to mi się bardzo podobało, co mi się nie podobało, no to jest oczywiście strzelanie, ale też myślę, że miał dużo pecha, no bo jednak ta poprzeczka po strzale głową, no myślę, że to była kwestia kilku centymetrów i mówilibyśmy o pięknym golu od poprzeczki i cieszylibyśmy się że no ale się miał też sytuację kiedy był na, na dalszym słupku i miał przed sobą pustą bramkę i odbiła się piłka od niego jak od kawałka drewna i wyleciała za Zabojsko No o. może ich zamienić po prostu e, po, twojej, po twojej analizie do, Ja bym doszedł do wniosku, że Rasmus Hoyland na dziesiątkę A Scott McTominay na dziewiątkę I jazda z nimi No bo Scott McTominay <coughs> odnajduje się tylko w polu karnym Poza polem karnym jest tragiczny, tak jak powiedziałeś e, Ani nie umie bronić Ani kreować Za to Rasmus Hoyland świetnie presuje, świetnie kreuje Tylko strzelać nie umie No to zamienić ich i to będzie hulało No i to jest właśnie problem Manchesteru United Że tu się nic nie zgadza że tutaj pomocnicy grają jak napastnicy, napastnicy jak pomocnicy, jest jeden wielki nieporządek. Ale jeszcze wracając do tej twojej analizy, bo bardzo mnie to zaciekawiło, szczerze mówiąc. No to czy uważasz, że taka gra ajaxowa w takim stylu ajaxowym. Albo może dlaczego nie? Nie da się przełożyć tej gry ajaxowej na to, co prezentujemy w meczach z silniejszymi rywalami. Czemu. Erik Ten Hag podejmuje takie założenia całkowicie inne, kiedy ktoś mocniejszy przyjeżdża na Old Trafford, albo kiedy udajemy się na jakiś wyjazd do klubu Premier League, to te założenia są całkiem inne i już Erik Ten Hag nie forsuje tego, co tak bardzo chciał wdrożyć na początku. Nie zmieniam zdania. Myślę, że to są po prostu stan kadry i tego, jakich piłkarzy ma, ale sam sobie ich sprowadził. No tak. To prawda. I tu jest wielki błąd Szenhaga, który najwyraźniej sprowadził złych piłkarzy, po prostu, bo to w jaki sposób on widzi grę i w jaki sposób my ją widzieliśmy w Ajaxie, no i gdybyśmy tak grali, no to byłbym przeszczęśliwy i myślę, że wszyscy byliby przeszczęśliwi. Tylko pytanie, czemu to nie wychodzi? Ja yy, uważam, że oprócz skilli takich typowo boiskowych, związanych z yy, prowadzeniem piłki na przykład. Albo ze strzelaniem. Yy, ważne jest no, inteligencja na boisku. I myślę, że świetnym przykładem tego jest yy, na przykład Facundo Pelistri. Który no jak ma piłkę, to ładnie z nią wygląda. Ale co z tego, skoro on nie potrafi się na boisku odnaleźć. I chyba nieważne co mu ten ten hak powie. Gdzie on się ma ustawić. I do kogo ma podać. I kogo ma szukać. To on po prostu chyba nie jest w stanie tego zrobić. I tak samo obstawiam Scott McTominay. I chyba Rasmus Hoylund też. Był taki kiedyś słynny cytat w polskiej piłce: że piłkarsko jesteśmy debilami. Tak powiedział trener, jakiś o swoich zawodnikach, i mam wrażenie, że ty do tego właśnie zmierzasz. Tak, zmierzam do tego tylko nie chciałem, nie chciałem używać takich słów na wizji <noise> ale pochwalmy tego Kobiego Mainu, bo ty o niego zahaczyłeś tak troszkę sobie skaczemy po różnych zawodnikach, po różnych koncepcjach prawie tak jak Erik ten Hag. no i kobi Mainu w tym spotkaniu ja wiem, że to był trzeci ligowiec, ale 100% udanych driblingów 90% celnych podań 86 kontaktów z piłką 10 na 13 wygranych pojedynków i 8 na 8 odbiorów Dwie na trzy długie piłki i jedno kluczowe podanie. No to jest powoli taki diamencik tego Manchesteru United, który jest jakimś światełkiem w tunelu. No bo rzeczywiście to wejście do drużyny ma kapitalne. I na niego się tak dobrze patrzy. To jest jeden z niewielu piłkarzy Manchesteru United, który gra z taką gracją, z takim spokojem. I w tych driblingach, i w tych swoich zagraniach, że no naprawdę to może być zawodnik na lata dla Manchesteru United. Miejmy nadzieję, bo długo byłem sceptyczny w stosunku do niego, ale no ja widzę, że to jest po prostu moneta znaleziona w stercie złomu i uważam, że no to jest piłkarz, który no może zdefiniować w ogóle Manchester United, o ile okaże się lojalny, albo nikt go nie oszuka na obietnicach, bo jak wiemy, też to, co zarząd klubu potrafi obiecać, a to, co potem oferuje, no to są dwie różne rzeczy czasami. Ale no, trzymajmy się tego mainu ile się da, bo no, człowiek bez doświadczenia takiego większego w piłce seniorskiej dyryguje no, pomocą i Scott McTominay wygląda przy nim, jakby przyjechał z ligi amatorskiej. No, to w ogóle nie mamy o czym mówić. Ja też widziałem, że i to nie tylko wśród fanów Manchester United, że pojawiają się głosy. Po wczorajszym meczu również. Czy przypadkiem Kobe Mainu nie powinien pojechać na najbliższe euro, i czy nie byłby świetnym, świetną odpowiedzią na na przykład emeryturę taką sportową od poważnego sportu Jordana Hendersona? O, to bardzo ciekawe. No szczerze mówiąc, ja bym go brał, bo Kobe Maynu dzisiaj prezentuje wszystko, co powinien prezentować zawodnik Manchester United. Jeszcze szczególnie, że to jest wychowany, to tym bardziej to raduje serce, chociaż też przydałoby się, żeby te transfery za 100 milionów wypalały. No ale dobrze, do Kobiego Majnu. No na tle tego trzecioligowca to on wyglądał po prostu jak najlepszy piłkarz na świecie, naprawdę. To jak on rozdawał piłki, chociaż trzeba go zganić, bo ta akcja, kiedy Wigan wyszło sam na sam, to po jego stracie. To on zagrywał do Markusa Rashforda i to podanie zostało przejęte. Przy czym jeszcze próbował zablokować wyjście tej kontry, co mu się nie udało, więc nawet w takim dobrym występie można znaleźć jakieś, jakiś kamyczek do ogródka. No, ale mamy też zawodników, którzy debiutują w Manchesterze United, a że ty jesteś ekspertem od Akademii, to oprócz kobiego Mainu, na przykład w spotkaniu z Wigan zadebiutował nam Omari Forson mamy też tego Kabuale i jeszcze Dan Gore debiutował też niedawno, no możesz nam coś powiedzieć o tych trzech zawodnikach, bo na pewno się na tym znasz ja jeśli chodzi o no, Kabuale no to już jakiś czas temu, kiedy on w ogóle debiutował w meczu z Liverpoolem no to faktycznie przedstawiłem wam do, do przedstawienia na wizji taką analizę tego zawodnika nadal uważam, że to jest człowiek który ma duży potencjał ale trzeba być ostrożnym w jakimś takim hura-optymizmie w jego stronę. Potrafi być ociężały. Jeśli chodzi o, o Marego Forsona, no to, to jest dla mnie taki piłkarz, który, no on ma teraz 19 lat. W tym roku, który się zaczął, będzie miał 20. To jest dla mnie piłkarz w stosunku do którego może obserwujemy troszkę zbyt wysokie oczekiwania, bo to jest człowiek, który nie jest do końca zdefiniowany na boisku pod tym kątem, że teoretycznie wystawia się go na skrzydle, przynajmniej w akademii. Miał być takim troszeczkę naturalnym następcą Garnaczo, um, ale ja na boisku nie widzę w nim jakiegoś wielkiego. Yy, skrzydłowego, szczególnie, że on sam, gdzieś tam nawet jak się patrzy na hitmapy, yy, gdzie on biega po tym boisku, no to on raczej w ogóle operuje w, na pozycji dziesiątki. I uważam, że jeżeli myślimy w ogóle o nim w kontekście pierwszej drużyny, to tu trzeba troszeczkę yy, takiej ostrożności i może zaufania w stosunku do yy, Ten Haga i sztabu, żeby sprawdził po prostu gdzie go widzi i trochę go popchnął w tę stronę może. To jest bardzo bramkostrzelny piłkarz, tego mu jakby nie, wol, nie można odmówić, bo on tam notował jakieś serie, nawet w tym sezonie pięciu, sześciu meczy z rzędu, w których strzelał bramki i asystował, i albo lub asystował, więc tam jest duży potencjał, aczkolwiek no, no, trzeba go z niego jeszcze wydobyć. A Dan Gore, no to też miał taki moment, w którym był forsowany na taką następną wielką rzecz po, e, po Garnaczo. To jest z kolei piłkarz, który gra w środku pomocy, może nawet troszeczkę głębiej, e, w, w takim, z takim bardziej ukierunkowaniem na szóstkę, e, ale chyba trochę go przeskoczył po prostu Kobe Mainu. Myślę, że tu w ogóle nie ma dyskusji na ten temat, że Mainu, chociaż jest młodszy od niego, chyba o rok, to po prostu, no, pokazał więcej i akurat w przypadku yy, Forsona i Gora ufam sztabowi, że z jakiegoś powodu nie pojawiają się tak często jak Mainu. O. Uważam, że tam jest potencjał, ale trzeba by go jeszcze troszeczkę poobserwować. Rozumiem, rozumiem, ale kolejna runda Pucharu Anglii, która przed nami, to znowu szansa dla kolejnych wychowanków na debiuty albo na rozwój, no bo będzie to ktoś z pary Newport, Newport East Light, czyli jeden zespół z National League, a jeden z League Two, czyli już takiej bardzo niskie progi, jeszcze niższe niż to Wigan, który gra w League One. No i czy ty widzisz w tym pucharze Anglii jakąś szansę jeszcze na ratowanie tego sezonu? No bo my mamy dość prostą póki co ścieżkę, a już na przykład Arsenal z tego Pucharu Anglii odpadł w meczu z Liverpoolem. Więc być może, jeśli ułoży się ta drabinka szczęśliwie, no to nie trzeba będzie rozgrywać aż tak wielu trudnych spotkań. No i czy to może być jakaś taka, jakiś taki pozytywny aspekt tego sezonu, który jak na razie nie układa się zbyt dobrze? Hmm. No, pytanie takie trochę podchwytliwe, no bo to jest kwestia wygrać, Puchar. Czy nie wybrać pucharu? No jasne, że wszyscy chcieliby zobaczyć puchar. Drugi sezon ten Haga, drugi, drugie trofeum do gabloty. Już tak patrząc na, powiedzmy, ranking, ważności tego, co można zdobyć w sezonie, no to FA Cup jest dużo wyżej niż Carabao Cup. Jest dużo istotniejszym pucharem. No ale jeżeli to ma znaczyć, że nam wypadnie ktoś, albo że my będziemy zajeżdżać tych swoich piłkarzy, że Bruno znowu zrobi pełne 90 minut, czy niepełne bez kilku minut i po prostu coś się stanie, no to wolałbym, żeby oszczędzić trochę sobie wysiłków. Uważam, że awans do Ligi Mistrzów jest no o wiele ważniejszy. Mm. Zakładając, że ten hak, nie wiem, wymyśliłby sobie, że da, da szansę tym yy, młodziakom, To jasne, no, bierz, próbuj ich, wyciągnij z szafy tego bajandira, daj mu w końcu posmakować futbolu, bo on tylko patrzy na to boisko, równie dobrze mógłby lecz oglądać w telewizji. Yy, daj szansę jakimś 18-latkom. Niech ten Dangor pokaże, że jest warte wypożyczenia gdzieś do Bundesligi na przykład. A tak to te mecze są no, bardzo miarodajne, bardzo mało miarodajne. No, przeszliśmy do kolejnej rundy i co z tego wynika, Kuba? Jesteśmy po prostu w kolejnej rundzie. Zagramy z jakimś kolejnym zespołem, który absolutnie nie rzuci rękawicy Manchesterowi United, a jak rzuci to potencjalnie wywalimy się na Kimś, na kim totalnie nie powinny się I, i no nie wiem bardzo chciałbym zobaczyć trofeum, ale jestem świadomy tego, że to nie jest tak, że my będziemy grali z Newport do końca rozgrywek, tylko no gdzieś nas czeka ten finał z Manchesterem City, tak jak w zeszłym sezonie. I ale wiesz się... w zeszłym sezonie pucharu ligi to za to była ta ścieżka. Przeprosta, bo tam jeszcze w półfinale było Nottingham Forest, które dość gładko graliśmy, no i wystarczyło ograć w finale Newcastle i już się było mistrzami, już można było wsadzać puchar do gabloty. No ale oprócz tego, co się dzieje na boisku, to dużo, dużo się dzieje w kuluarach, bo z Manchester United już odszedł Donny van Beck, już odszedł Sergio Reguilon którego wypożyczenie zostało skrócone. Jadon Sancho jest już mniej więcej w połowie drogi między Manchesterem a Dortmundem, bo wszystko wskazuje na to, że do tego wypożyczenia dojdzie. No i jeszcze gdzieś tam w tle migota sprawa Antonego Marciala. No i o ile chyba się zgodzimy, że odejście Van de Beek'a czy Sergio Regilona nie zmienia nam kompletnie nic... Bo i tak ci zawodnicy albo nie grali w ogóle, albo grali jakieś epizody, a Regilon teraz już by nie grał pewnie ani minuty, w momencie kiedy mają wracać lewie obrońca. Jeszcze i tak Dalot jest wystawiony po lewej stronie. No to o tyle Jayton Sancho i Anton Marcial. To już jeśli by te odejścia się dokonały, no to sporo budżetu się zwalnia, no bo chyba 4 miliony euro ma kosztować Borussia wypuszczenie Jadona Sancho, no a Marcel pewnie za kilkanaście uda się, w tym momencie hmm. mówi się do Turcji. Ja słyszałem, że to ma być 7 milionów funtów, że, że Fenerbahce gdzieś tak tyle chce za niego dać. E, tak, Fenerbahce złożyło taką ofertę, ale Manchester United raczej ją odrzucił, że raczej będzie wymagał więcej, ja tam słyszałem o jakichś 11. O, no to może wymienimy Marcela na Sebastiana Szymańskiego albo na Freda. Ja myślę, że Szymański, że Szymański będzie droższy. No, 20 milionów ma kosztować. No, ale też według mnie ta cena za Antennego Marciala jest śmieszna, przecież ten gościu naprawdę sezonami pokazywał, że potrafi grać w Premier League. Oczywiście od kilku tego nie pokazuje, no, ale w miarę regularnie grał, no i tylko 11 milionów za niego brać, to naprawdę bardzo jeszcze, mało. Jeszcze Golden Boy, wiesz... Właśnie, jeszcze zanim. Jaki talent gdyby nie Dokładnie, dokładnie. No ale tak podsumowując te cztery odejścia, no to którym ty piłkarzem najbardziej się zawiodłeś z tych czterech? Bo tutaj akurat są do tego kandydaci, żeby powiedzieć, że no zawód wielki. Sancho. Sancho jest moim największym zawodem. Ja strasznie się cieszyłem, kiedy pojawił się temat jego przejścia. I to za pierwszym razem, czyli sezon przed tym, niż faktycznie dołączył. Potem cały rok żyłem tym, że on do nas przyjdzie i chciałem go bardzo zobaczyć. Potem bardzo długo dawałem mu taki kredyt zaufania, a potem straciłem już wszelką nadzieję, aczkolwiek muszę się pochwalić. Jedno, jednego gola Sancho widziałem na żywo <laughs> w Manchesterze United, oh, wow. więc, więc udało mi się ten rzadki widok yy, załapać w meczu z Leeds w zeszłym sezonie. To ja jedynego gola, którego widziałem w Manchesterze United to gol Freda i go sprzedali. Szkoda. <laughs> to ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o transfery z Bundesligi, to już mam od pewnego czasu, od kilku sezonów tak, taki dystans spory a szczególnie jeśli to jest skrzydłowy, który wyróżnia się w Bundeslidze, więc jeśli chodzi o Jadona Sancho, to oczywiście, że się cieszyłem, no bo to była gwiazda na skalę europejską, trzeba sobie powiedzieć szczerze. To był gościu, który tą Bundesligę rozjeżdżał, notował tam kapitalne liczby, a szczególnie, że był Anglikiem, grał w Manchester City, to wydawało się, że to może wypalić, ale ja jednak większy zawód czuję do Antonego Marciala, ale tak nie w tym sezonie, tylko tak ogólnie. Do tego, jak potoczyła się jego kariera, no, bo w pewnym momencie, gdy on w tym pandemicznym sezonie ładował gola za golem i chyba miał tych goli z 20, no to wydawało się, że to jest rzeczywiście taki gościu, który jest w stanie ciągnąć Manchester przez kolejne sezony. Nie pozwoliła mu na to głowa, nie pozwolił mu na to jego stan zdrowia. Liczne kontuzje, które raz po raz go hamowały, no ale chyba przede wszystkim taka bariera mentalna. On zawsze wyglądał, jakby się nie cieszył z tego, co robi. No, i to chyba poskutkowało tym, że. Nie wyszło mu w tym Manchesterze United, bo po latach chyba będziemy go wspominać jednak jako niespełniony talent, który trochę tych goli występów w Manchesterze jednak ma. No ponad 90 no, Donnego... bramek. Tak, tak, ponad 90 bramek. No a jeśli chodzi o Donego Vannebecka, no to tutaj też spory zawód. Szczególnie, że Eric Ten Hag, jeśli on go nie postawił na nogi, no to już z tym piłkarzem naprawdę musiało się coś stać złego. No, ale też e, nie miałem okazji obejrzeć tego jego debiutu nieoficjalnego tam w meczu z Freiburgiem, mm, ale przegrali 2-5, więc myślę że, myślę, że nie jest jakimś wielkim amuletem. No, widziałem tylko jak tam trenował na jakimś twicie, że był z dwuminutowy filmik, jak on kopi piłkę na treningu, więc chyba w tym Eintrachcie to wielkie wydarzenie, że on tam przyszedł, no trochę współczuję, jeśli przyjście do Onego Van beka to jest dla nich takie wielkie wydarzenie, no ale jego też um, żałuję bardzo, bardzo. No i czy ty uważasz, że w tym styczniowym oknie transferowym dokonają się jakieś transfery przychodzące? No bo Eric Ten Hag powiedział, że rozważają wszystkie opcje, że wszystko może się zdarzyć. No więc Eric Maxim Choupo-Moting może trafić na Old Trafford w tym oknie transferowym. To by, to by pasowało do Manchester United, które lubiło sobie ściągnąć jakiegoś od Jona Igalo, Wouta Weghorsta, to jeszcze brakuje nam Erika Maxima Pomotinga. No, myślę, że skończy się na wypożyczeniu jakimś. Nie wiem, czy konkretnie yy, Chupomotinga, ale myślę, że to się tak skończy, że nie będziemy ładować. Ale myślisz, nie że nie mam napastnika? Nie. Mam nadzieję, że napastnika. <laughs> nie, no myślę, że tak, bo jeżeli udałoby się sprzedać tego Marciala, no to zostaje na napadzie Joe Hugil. <laughs> I Shola Szaretajer, który nie grał Chyba nie, od nie pamiętam kiedy ostatnio wystąpił w meczu. Więc no, nie mamy za wiele opcji. A jeszcze chciałem wrócić do tematu Sancho, bo nie wiem czy do ciebie dotarły te plotki, że podobno blokerem przed dopięciem tego takim ostatecznym jest to, że Sancho ma sobie z Erikiem Ten Hagiem wyjaśnić kilka rzeczy, zanim ostatecznie odejdzie do Bundesligi na pół roku bez opcji wykupu. I czy ty myślisz, że panowie y, Erik i pan y, Jaydon są w stanie podać sobie rękę, zażegnać konflikt, który zasiał się między nimi w ostatnich miesiącach, y, nie oglądać się przez pół roku, odpocząć od siebie nawzajem i za... Jakiś czas wrócić na neutralnych relacjach do współpracy? Czy uważasz, że to jest y, absolutnie niemożliwe? To jest bardzo dobre pytanie. No, dużo osób rozpatrywało to wypożyczenie Sancho na pół roku jako, taki, jako takie wotum nieufności dla Erika Tenhaga, no bo skoro on jest pokłócony z jakimś piłkarzem, no to powinno się go odpalić, a nie wypożyczać na pół roku, bo to trochę tak wygląda, że no, wypożyczymy cię na pół roku, może za pół roku wrócisz, zobaczymy, czy Erik Tenhag jeszcze tutaj będzie, może będzie nowy trener, może się z nim dogadasz. No trochę tak na zasadzie tego, co zrobiono z Masonem Greenwoodem, czyli wysłać go gdzieś na pół roku i może sytuacja się jakoś sama rozwiąże. No i aż tak tego nie odbieram, no bo w zimie pewnie ciężko było sprzedać e, Sancho, szczególnie, że no pewnie jego wartość byłaby znikoma przez to, e, że przez to. E, no pół sezonu praktycznie nie występował, bo chyba tylko kilka występów do tego spotkania z Arsenalem, kiedy, które już go pogrążyło całkowicie, więc no, cena pewnie byłaby nieadekwatna do jego wartości, no więc takie wypożyczenie to jest jakieś rozsądne rozwiązanie. Ciekawe, że bez opcji wykupu, no ale też to sobie tłumaczę tym, że jeśli by tą opcję wpisano teraz za jakąś kwotę, no to jak Jadon zagra świetne pół roku w Borusy i zaliczy 5 asyst i strzeli 7 bramek, czy nawet więcej, no to ta kwota byłaby znowu nieadekwatna do tego, jakim Jaydon Sancho jest piłkarzem, no bo tam się mówiło o kwocie wykupu 25 milionów euro, co jest dla mnie kompletnie za niską kwotą i nawet jeśli w Manchester United mu nie poszło, to spokojnie można za niego 40 milionów wziąć. i... i... Ja nie uważam, żeby, żeby nikt się na to nie skusił, o ile zagra jakieś dobre, chociaż występy w tej, tej Borusi, a czy widzę, że Jadon Sancho wraca i się potrafi dogadać z Rykiem The Hagiem? Ciężko mi sobie to wyobrazić, szczególnie, że on miał tyle czasu, żeby przeprosić, tyle czasu, żeby się porozumieć. No a tak z doniesień mediów, no to wynika, że rzeczywiście ten hak miał rację i że te treningi w wykonaniu Jadona Sancho nie były chyba na najwyższym poziomie. Przynajmniej w mediach znacznie więcej było takich informacji, szczególnie jeszcze jak Nemania Matic powiedział, że Jadon się regularnie spóźniał na, na treningi. To już w ogóle przekonało mnie no, do tego, że, no, że ten... Sancho trochę się nieudolnie wybrany z tych swoich zarzutów o, o kiepskim trenowaniu. On myślał, że jest jakimś kozłem ofiarnym, a po prostu może nie dojeżdżał do oczekiwań Erika Tenhaga. Ale jeśli by porozmawiali teraz i dogadali się teraz, tak jak ty mówisz, że to jest taką najważniejszą, najważniejszym elementem tego transferu jest taką kością niezgody no to może za pół roku te emocje, te emocje wygasną i będzie można coś z tego piłkarza jeszcze zrobić, jakiś pożytek, no ale to są kolejne pieniądze na ten moment przepalone kompletnie na piłkarza, który nie pokazał nic, nigdy by w jego miejsce grał ktoś z Akademii to myślę, że robiłby podobne liczby no co ciekawe no na przykład, na przykład więc no Jadon Sancho w tym momencie jest kolejnym wielkim niewypałem transferowym a czy ty widzisz taką sytuację, że Jayden wraca za pół roku i dogaduje się z Erykiem? Ten hagiem? Zależy chyba od tego, jak im, jakie, jakie oni mają osobowości, już tak mówiąc wprost. Bo no, Sancho nie daje sportowych no, argumentów, żeby go przewracać, mm, Ale może. No, to jest cały czas młody chłopak. Może po prostu. Yy... Jest w stanie się jakoś podnieść. No, ja przypominam, że on w Borusii notował prawie gola lub asystę co mecz, co 90 minut. Tam no, po prostu ok okropne miał te statystyki za dobre, obrzydliwie dobre. I no, gdyby on to przeniósł na angielskie boiska, no to my jesteśmy ustawieni, a nie przenosi. I to jest problem. I tylko zastanawiam się, co w przypadku powrotu Sancho. No, bo trzeba zrobić czystkę w zespole. Bo mamy Sancho, który potencjalnie jest w stanie wrócić. Mamy Antonego, który cały czas jest. Mamy Garnacho, który okazuje się być na ten moment najlepszym wyborem na prawe skrzydło. I mamy Greenwooda, który wraca. No właśnie, tu już są, wiesz, tu już jest czterech piłkarzy, którzy yy, w takim idealnym świecie, kiedy. Są w dobrej dyspozycji, powinno być się o pierwszy zespół i powinno walczyć o miano najlepszego prawego skrzydłowego w Manchesterze United. No, czterech nie upchasz. Podejrzewam, że gdyby dwaj byli w wysokiej formie, to dwóch nawet nie upchasz. A do tego jeszcze trzeba pamiętać o wspaniałym Fakundo, który dalej gdzieś tam leży na ławce. No i o Amadzie Diallo, który dał argumenty do tego, żeby dać mu szansę, a który no jeszcze przez kontuzję nie miał jakiejś takiej okazji, żeby się pokazać, więc no... Ale też ten jego powrót nieco opóźniony, przyznasz. Myślałem, że trochę szybciej zacznie się pojawiać regularnie na ławce. No tak, no a tam chyba jakaś choroba była, tak? Teraz w tym wczoraj. No właśnie, właśnie, to jest, to jest ten problem, że ciągle są jakieś choroby w Manchesterze United. Ciekawe, co tam właściwie jest pod takim względem, że każdy bierze L4. Może powinni pić więcej herbaty z cytryną na śniadaniach w Carrington. Witaminę C nie powinni podawać. Tak. Dobrze, kończymy sobie na dziś. Taki nieco luźniejszy, krótszy podcast, no bo w tym Manchesterze nie dzieje się aż tak dużo, oprócz może tych odejść z klubu. Dziękuję Ci Łukasz za dzisiaj. Dzięki, piękne. I byłem z Wami również ja, Jakub Kurek. Zapraszam Was jeszcze raz do subskrypcji, do oglądania naszych shortsów. I pewnie słyszymy się niedługo. Trzymajcie się, cześć!